Oczywiście miałem dla Was przygotowane intro, które nakręciłem na polu. Ale czasami są takie dni, że co byś nie zrobił, to i tak gówno Ci z tego wyjdzie. W tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak prawidłowo oraz do czego przypiąć rower. To jest mój rower miejski. Nie wygląda jak siódmy cud świata. Zresztą w ogóle nie wygląda. Jest on moim podstawowym środkiem transportu i przez cały rok przypinam go w różnych miejscach i trzymam pod blokiem. Do zapinania używam Kryptonite Keeper 12, czyli uloka. I uważam, że to najtańsze zapięcie, jakie w ogóle warto kupić. Ale samo zapięcie to nie wszystko. Rower trzeba też umieć przypiąć. Najlepszym elementem, do którego możesz przypiąć, jest stojak rowerowy, który ma oba końce na stałe przymocowane do podłoża. A może to być albo stojak rowerowy, albo na przykład spawana barierka. Dużo gorsze będą ogrodzenie z siatki, znak drogowy, skręcana barierka lub stojak rowerowy typu wyrwi kółko. Aby stracić rower, możesz go także zapiąć za kierownicę, mostek, siodełko, sztyce lub szprychy. Aby poprawnie przypiąć rower, musisz złapać go za koło oraz ramę. Niby nic trudnego, ale czasem w pośpiechu zdarza się, że jakimś cudem nie zahaczysz o stojak. Druga sprawa to zapinanie tak, aby zapięcie nie wisiało zbyt luźno. Im mniej będzie napięte, tym mniejsza szansa, że ktoś spróbuje je podważyć długą dźwignią. Po zapięciu upewnij się, że wszystko poszło zgodnie z planem. Taki prosty odruch jak u posiadacza samochodu bez centralnego zamka. Jeśli twój rower jest wart nieco więcej, pewnie chciałbyś, aby czekał na ciebie w całości, więc możesz się wyposażyć w linkę do zabezpieczenia przedniego koła. Wystarczy, że przewleczysz nią przednie koło i zapniesz do uloka. Jeśli twoje siodełko jest warte więcej niż mój cały rower, to pewnie również chciałbyś je zabezpieczyć. Możesz to zrobić taką oto cienką linką. Wystarczy, że przewleczysz ją przez pręty siodełka i zapniesz linkę do uloka. Uwierz mi, że tak zapiętego roweru nikt nie będzie chciał ukraść, bo przestaje to być dla niego opłacalne, a ilość linek tak naprawdę zwiększa ryzyko przypału. Niestety nie zawsze bywa kolorowo i sytuacja diametralnie zmienia się w nocy, a już zwłaszcza gdy twój rower jest warty dużo pieniędzy. Mniej ludzi i ciemność sprawiają, że łatwiej pozostać niezauważonym, nawet z wielkimi przecinakami do drutu czy inną szlifierką. Dlatego pamiętaj, żeby w ciągu dnia zabezpieczać rower tylko ulokiem lub łańcuchem ze stali hartowanej oraz może do tego jakimiś linkami. Natomiast przez noc trzymaj go w zasięgu wzroku lub w mieszkaniu. Piwnice lub klatki schodowe nie różnią się zupełnie niczym od ulicy i nie zapewnią ci żadnego bezpieczeństwa.